Gardawski i Morze nie zagrają, bo mają żółte kartki, ale trener postanowił dać już urlopy kilku piłkarzom, więc chcieliśmy się dowiedzieć, którzy już nie zagrają, już odpoczywają. Morze und Gardawski werden gelb gesperrt fehlen. Er fragt, beziehungsweise er sagt, wir haben anderen Spielern auch schon freigegeben, sind auch bereits im Urlaub. Welche Spieler das sind, da wird sicher nicht auflaufen. Oh, ich könnte auch Journalist werden. Auf die Frage, das war mir klar, dass das die erste Frage wird. Ja. Ich kenne auch schon die zweite. Mówi, że wiedział, że to będzie pierwsze pytanie i już też na drugie pytanie. Mógłby też być dziennikarzem. Mówi. Das ist ganz einfach. Das hat nichts mit extra Urlaub zu tun. To jest proste, to nie ma nic do czynienia, że mają jakieś extra Urlopy. Sondern wir wissen alle, dass Rimaniak 4 Monate mit Schmerzen gespielt hat. Ja? Und dass Rimaniak auch in den letzten Spielen auch mit Spritze nur gespielt hat. Daher macht es für mich keinen Sinn, diesen Spieler kaputt zu machen für die neue Saison. Wiemy wszyscy, że Rimaniak ostatnie miesiące grał z bólem, też często dostawał zaszczyki przed meczem i przez to dla nas to nie ma sensu takiego piłkarza na nowy sezon już psuć. Ja, zum Beispiel Gardawski auch wenn er jetzt die vierte gelbe Karte hat, das ist das Gleiche, der macht nicht Urlaub, der ist nach Deutschland gefahren zu einem Rückenspezialist, weil er immer noch die Probleme hat, wo er 2 Monate ausgefallen ist. Albo następny przykład, Gardawski. On wcale nie wyjechał na urlop, tylko pojechał na wizytę do lekarza, do specjalisty kręgosłupa, bo on nadal tam ma problemy. So ist es auch mit Kovacevic, mit seiner Achillessehne, wo er fast 3 Monate ausgefallen ist. Das sind halt Spieler, die Probleme haben, wo ich jetzt keinen Sinn sehe, diese Spieler kaputt zu machen und dann fehlen sie uns in der Vorbereitung. Tak samo jest z Kovacevicem. Miał tam problemy z piętą. To są wszystko piłkarze, w których sądzimy, że lepiej teraz, żeby mieli wojnę, aby się leczyli, niż na początku następnego sezonu nam będą brakowali. Also das hat nichts mit Urlaub zu tun, sondern das ist eine Vorsichtsnahme gegenüber die Spieler auf die neue Saison. Tak do końca to nie ma dużo z urlopem do czynienia, tylko to jest tak jakby uważamy na tych zawodników względem na następny sezon. Cebula? Ja, Cebula hat 3 Spiele in Folge gespielt, der hat so ein Knöchel, hat noch Adduktorenverletzung und ich denke, er ist glücklich, dass er mal hier runterkommen kann und sich auch auf die neue Saison vorbereiten kann, weil der hätte dann auch wieder nur mit Spritze spielen müssen und ich bin kein Freund von Spritzen. A tak samo z Cebula. Ma bardzo grubą kostkę po tym ostatnim meczu, żeśmy musieli go też zmienić. Też miał problemy z adduktorem, czyli z pachwiną. I sądzimy też, by tylko mógł wystąpić pod zastrzykami, a my nie chcemy, żeby nasi zawodnicy grali pod zastrzykami. Okej, to w takim razie jak trener ma zamiar stworzyć 11 na ten ostatni mecz? Also er fragt, wie soll dann die Elf aussehen? Oh, wir haben noch genügend Spieler da. Wir haben noch genügend gute Spieler da. Wir haben einen Kozawiewicz, wir haben einen Maler, wir haben einen Demek, wir haben einen Kalaste, wir haben einen Petrak, einen Janic, einen Jukic, also einen Nabil, einen Soriano, einen Kaczawara. Wir sind top aufgestellt. Że u nas bardzo dobrze będzie wyglądał skład, bo pozostało jeszcze bardzo dużo dobrych piłkarzy. Teraz nie muszę wymienić te wszystkie imiona, bo to samo. Zrozumieliśmy. Und für mich war natürlich auch wichtig, warum ich dann diese Idee gehabt habe, dass wir keine Mannschaft benachteiligen, weil wir spielen gegen Lubin, da geht es für uns nicht um viel, für Lubin nicht, aber wir machen kein Ergebnis für andere Mannschaften, wo wir andere Mannschaften vielleicht da benachteiligen können. Dlaczego my też faktycznie ten pomysł zrealizowali, to jest konstelacja tabeli, że nikogo nie będziemy, albo że w tym meczu nie jesteśmy w stanie komuś zaskodzić jakimś innym zespołom, tylko to praktycznie chodzi tylko o nas i o Lubin. To pytanie jeszcze, bo trener wymienił Radka Dejmka. Czy nie jest tak, że Dejmek boryka się z jakimś urazem? Że, Dejmek ma jakiś uraz? Sprich den Radek Dejmek an. Ob er eine Verletzung hat. Nee, Demek? Ja? Nein. Okay. Also bis jetzt weiß ich noch von nichts. Leider der Temporo und nicht mehr. Djibril Diaw? Djib hat keine Verletzung, nein.
Jib nie ma kontuzji. A co jest w zespole? Jest do dyspozycji? Nie, nie, Jib jest nicht dabei. Pytanie. Nie ma go. Czyli jednak urlop. Jib jest urlop. Okej. A co twój komórek zawodnik, którzy gdzieś tam zostali poruszeni? Man muss auch sehen, Jibril ist ein Spieler, der das Pech gehabt hat, wegen dieser Ausländerklausel. Jibrila trzeba widzieć pod tym względem, że Jibril miał pecha, że nie jest, że jest ta reguła... Tak, nie jest zawodnikiem z Unii. Tak, że nie tak. Und er war immer bereit, egal ob er drei Wochen draußen war, immer wenn wir ihn gebraucht haben, hat Jibril war immer bereit, hat nie gemeckert, hat immer hundertprozentig seine Leistung bekommen. Und dann nehme ich mir als Trainer raus, ihn auch mal zu belohnen, weil er auch mal nach Afrika will. Und 10 Tage nach Afrika zu fahren, macht keinen Sinn. Und deswegen hat Jibril hier ein paar Tage länger Urlaub bekommen. Jibril ist faktisch wyjątkiem, ale też przez to, że Jibril przez cały sezon był gotowy do gry, mimo wszystko, że czasem nie mógł zagrać przez tą regułę i bardzo profesjonalnie się zachowywał w stosunku do klubu, do nas i praktycznie mówi, że teraz jako trener ma to prawo mu dać troszeczkę więcej wolnego, ponieważ to jest też piłkarz, który pochodzi z Afryki i na 10 dni wyjechać do rodziny, do Afryki, to też mało by było. Da pan szansę juniorom? Ob wir unseren Juniorenspielern eine Chance geben? Da werden sicherlich, glaube ich, drei Juniorenspieler mit dabei sein. Ja. Wygląda na tą chwilę tak, że 3 weźmiemy do kadry. Dziubek długo spieszchała. Dziubek długo spieszała. Ja, richtig. Ja, und ich finde es gut, dass so eine junge Leute vielleicht auch ein paar Minuten Einsatz kriegen, dass ein Misch nochmal spielen kann. Und deswegen ist alles gut, finde ich alles okay. Że dla nas to jest całkiem w porządku, że tacy młodzi zawodnicy teraz dostaną pierwszy raz może okazję się wykazać, może też dostaną parę minut na boisku. Miś też teraz na pewno zagra. Dla nas to jest też dobra sytuacja. A jak ten ocenia w ogóle Pieszchałek, który strzelił tyle bramek w juniorach? Jaka jest ocena trenera tego zawodnika? Wie du Pieszchałek beurteilst, der so viele Tore bei der Jugend erzielt hat? Ja, schwer zu sagen, weil er ist eigentlich ein gelernter Innenverteidiger. Jetzt hat er in der A-Jugend Stürmer gespielt. Im Moment schwer zu beurteilen. Den muss ich mir, ich habe ihn mir ins Spiel angeschaut bei der A-Jugend zweimal. Er ist jetzt nicht der technische Stürmer, er ist eher der bullige Stürmer. Und da muss man dann abwarten in der Extraklasse, ob dann das Durchsetzungsvermögen dann auch reicht und ich denke, so junge Leute muss man auch ein bisschen Zeit geben. Na tą chwilę ciężko jest nam odpowiedzieć na to pytanie. Widzieliśmy go, jak grał w juniorach, teraz był u nas też w treningu. Tylko nie zapominajmy o tym, że to jest piłkarz, który bardzo długo grał jako środkowy obrońca, praktycznie całe jego życie. Teraz dostał występy, jako napastnik sprawdził się, ale mimo wszystko to jest piłkarz, który żyje może mniej z techniką, tylko bardziej siłą. I nie wolno zapomnieć, że takie zawodniki potrzebują, albo tacy młodzi zawodnicy potrzebują trochę więcej czasu, żeby się dostosować do albo na poziom ekstraklasy. Czy trener już wie, których piłkarzy nie będzie miał do dyspozycji na nowy sezon? Czyli kto z korony, mówiąc prosto, dajcie. Czy to już jest ustalone? Ob wir bereits wissen, wer nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird von den Spielern, bei den Fragezeichen dran waren. Ja, das sind nach wie vor Fragezeichen. Die letzten 3 Tage bin ich mit dem Präsidenten fast 18 Stunden am Tag, wo wir zusammensitzen und alles nochmal analysieren und alles nochmal nachgehen. Und dann werden wir dementsprechend entscheiden, wie das dann ausschaut. Są jeszcze znaki zapytania nadal. W ostatnich dniach mówi, że siedział z prezesem, może i nawet po 18 godzin analizowali cały sezon każdego jednego zawodnika indywidualnie. To się rozstrzygnie w następnych dniach. Jest szansa, że Nika Kaczarawa zostanie w Korunie? Obecne szanse, gibt es Nika Kaczarawa hier bleibt. Wenn die Spieler wollen, gibt es immer eine Chance. Es hängt nicht nur immer nur vom Verein ab, sondern auch von den Spielern und da muss man einfach abwarten. Jak zawodnicy sami chcą zostać, to zawsze będzie szansa, więc nie zawsze gra klub dużą rolę albo pieniądze. A Nika chce? Also Nika by?
hier bleiben? Nicke würde gerne hier bleiben, aber Micke hat auch gewisse Anfragen. Ja, und da muss man jetzt mal sehen, wie er sich entscheidet. Nika by chciał tutaj zostać, ale ma też inne opcje, inne propozycje i to trzeba odczekać, jak się chłopak decyduje. Media w Niemczech piszą, że Korona jest zainteresowana Sebastianem Böhnischem. Czy trener może to jakoś skomentować? Ob wir an Sebastian Böhnisch interessiert sind, weil das deutsche Medien schreiben. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. An meine Person ist noch niemand herangetreten wegen Böhnisch und ich weiß nicht, ob an dem Verein irgendjemand herangetreten ist. Mówi, że pierwszy raz słyszy o tym zawodniku w związku z tym klubem. Nikt na ten temat z nim nie rozmawiał, ale nikt nie wie, czy jakiś menedżer albo ktoś z klubu go oferował. A jest jakaś szansa na powrót w niedzielę do gry Jacka Kiełba? Ob Jacek Kiełba am Sonntag auflaufen wird. Werden wir sehen. Zobaczymy.